Mapy od wieków towarzyszą człowiekowi jako obrazy otaczającego go świata, przedstawiające relacje przestrzenne różnych obiektów i zjawisk. Dzięki temu mogą stanowić źródło do badań naukowych dla wielu dyscyplin, w których poszukiwanie zależności przestrzennych między obiektami oraz ich lokalizacja bądź identyfikacja geograficzna może wnieść dodatkowe informacje i prowadzić do kolejnych wniosków. W tej krótkiej prezentacji chcieliśmy pokazać Państwu kilka przykładów dokumentów kartograficznych, które obrazują różną tematykę i wskazać ich przydatność do badań naukowych. Prezentowane mapy pochodzą głównie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz domeny publicznej. Jeśli patrzeć przez pryzmat tematyki, to dawne dokumenty kartograficzne mogą być szeroko wykorzystywane w badaniach geograficznych i historycznych, zarówno w aspektach przyrodniczych, jak i społeczno-gospodarczych, a także być pomocne dla urbanistów, archeologów czy historyków sztuki, gdyż badaniom oprócz treści mapy mogą podlegać również elementy dodatkowe, w tym bogate zdobienia kartuszy, sceny rodzajowe, panoramy i widoki miast. Także materiały i techniki wykonywania map mogą stanowić materiał do badań sam w sobie. Z drugiej strony mapa doskonale nadaje się do zwizualizowania wyników badań i analiz, zwłaszcza w dobie kartografii cyfrowej, i to właściwie dla każdej dyscypliny. Mapy mogą być źródłem zarówno podstawowym, jak i pomocniczym. Przede wszystkim przez porównanie i analizę przedstawionego obszaru można formułować wnioski, obserwować tendencje, wnioskować na temat rozmieszczenia zjawiska. Analiza położenia i charakteru badanych elementów treści, sieci osadniczej, komunikacyjnej, hydrograficznej czy pokrycia terenu dostarcza nowych informacji, które można zestawiać z innymi źródłami, np. opisowymi. Dokumenty kartograficzne mogą też być podstawą do syntezy ujmującej całościowo zagadnienia, które można odnieść do przestrzeni. Zacznijmy od przedstawień najstarszych, które można wykorzystać przede wszystkim w badaniach historyczno-geograficznych. Spośród zachowanych artefaktów najdawniejszych map w historii ludzkości, jednymi z najciekawszych są tabliczki gliniane z drugiego i pierwszego tysiąclecia przed naszą erą z Babilonii, które przedstawiają najbliższą okolicę, jak również ich pojęcie o kształcie świata. Jednak coś, co jest bliżej naszej cywilizacji, to jest pojęcie kulistości Ziemi, o której do niedawna tylko przypuszczaliśmy, że starożytni znali jej kształt i w różny sposób chcieli nam to przedstawić. Nie mamy jednak starożytnych globusów. Żaden taki artefakt się nie zachował. Jednak z wykopalisk z Pompejów odnaleziono relief globusa, na którym wyraźnie widać południki i równoleżniki na kuli, wprawdzie przedstawionej na płasko, ale jest to wyraźnie kula. Niezbitym dowodem na to, że cywilizacja helenistyczna, z której my się wywodzimy, już w starożytności przyjmowała kształt naszego świata jako kulę ziemską, pochodzi z II wieku naszej ery i jest wytworem najwybitniejszego starożytnego twórcy nie tylko map, ale znajomości geografii i pod tą nazwą geografia wydanego wielokrotnie już w czasach późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych dzieła, z którego pokazujemy tę mapę ze zbiorów naszej biblioteki. To jest świat według Klaudiusza Ptolomeusza, który wykonał go w II wieku naszej ery, około 150 roku. I oczywiście z tamtego okresu ten obiekt się nie zachował, ale możemy wnosić, że przez wszystkie stulecia późnych wieków starożytnych zachowało się dostatecznie wiele odrysów tej mapy, że w wieku XV dokonano swojego rodzaju faksymile, ale już drukowanego, po raz pierwszy w 1470 roku w Bolonii we Włoszech. My posiadamy egzemplarz 1482 roku, wydany w Ulm, i to jest właśnie ta piękna mapa znanego wówczas świata, ale uwaga, starożytnego, ponieważ jest to mapa przedstawiająca świat w horyzoncie naukowym z II wieku naszej ery. To jest jeszcze przed odkryciami geograficznymi, przed opłynięciem Afryki przez Portugalczyków i widzimy wyraźnie, że ta mapa jako kartka jest prostokątna, ale sama mapa jest ćwiartką kuli ziemskiej, północno-wschodnią, jakbyśmy to nazwali. Oczywiście zaczynającą się na Wyspach Kanaryjskich z fragmentem Atlantyku, aż po daleki wschód, pokazującą prawie całą Azję i Afrykę Północną, czyli zbieżność trzech kontynentów Afryki, Azji i Europy, gdzie centrum świata jest oczywiście nasze Morze Śródziemne. Dlaczego mówię, że jest to ćwiartka? Ponieważ wyraźnie widzimy na tej mapie równoleżniki od zerowego równoleżnika po 90 po biegun północny i południki, które są od zerowego z Wysp Kanaryjskich przez 180 stopni tej ćwiartki północnej. To jest bardzo naukowe podejście do kształtu Ziemi i jedyny najlepszy sposób pokazania czegoś, co jest w trójwymiarze kulą na płaskim papierze i ewidentnie udowadnia nam, że ktoś, kto był autorem tej mapy, doskonale zdawał sobie sprawę,
że Ziemia jest kulą, zwłaszcza, że było to już kilkaset lat po tym, jak inny grecki uczony Eratosthenes obliczył wielkość kuli ziemskiej w IV wieku przed naszą erą. Tylko że tak nagle przeskoczyliśmy do wieków nowożytnych. Ponieważ faktycznie w wiekach średnich, mimo że pewne artefakty starożytne były zachowane, to mało kto miał do nich dostęp i wiedza o tym świecie była dość ograniczona. Natomiast od XV wieku, kiedy wyprawy geograficzne udowodniły nie tylko kształt kuli ziemskiej, ale również istnienie innych kontynentów i drogę do nich, zaczęto rysować świat, który zmieniał w oczach współczesnych swój kształt, ponieważ rozszerzał się horyzont wiedzy o nim. Natomiast ludzie byli ciągle zainteresowani też światem starożytnym, bo cała wiedza o świecie starożytnym była fundamentem tego, czym ludzie renesansu się zajmowali. Stąd nazwa nawet samej epoki, renesans, czyli odrodzenie starożytności. I tu mamy najlepszy przykład tego, że na początku XVI do początku XVII wieku publikowano mapy Ptolemeusza w nowej wersji, które służyły do nauki historii. I pierwsza przedstawia świat już jako rozłożoną kulę na dwóch stronach atlasu, a w środku ta część, która była znana w starożytności. To jest tak zwany Peregorn z przełomu XVI-XVII wieku do nauki geografii historycznej. W kolejnych wersjach atlasów drukowanych w XVI i na początku XVII wieku, czyli przez ponad półtora wieku można powiedzieć, znajdowały się również, co jest bardzo ciekawe dla Polaków, pierwsze mapy naszego obszaru, gdzie znajduje się dzisiaj Polska. I tak można powiedzieć, że faktycznie najstarszą mapą Polski, chociaż oczywiście nie pod tą nazwą, była jedna z map Sarmacji i Germanii u Klaudiusza Ptolemeusza już w II wieku. Oczywiście nie znamy dokładnie wizerunku z II wieku, ale znamy ten wizerunek z wieku XV, z atlasu, który posiadamy w naszej bibliotece. Tutaj na tym slajdzie znajduje się wizerunek pokazujący Sarmację, czyli obszar między Morzem Bałtyckim, wtedy nazwanym Oceanem Sarmackim, a Morzem Czarnym, czyli coś, co dzisiaj jest częścią Polski, Ukrainy, Białorusi. Na następnym slajdzie widzimy ten sam obszar w tym samym atlasie, ale już według wiedzy współczesnej, czyli Europę Środkową. Wówczas powiedzielibyśmy z naszego punktu widzenia Europę Jagiellońską, tam jest Polska, Litwa, Ruś, Węgry i Czechy. Ciągle mówimy jednak o atlasie Klaudiusza Ptolemeusza w wersji wczesnorenesansowej. Pierwsza mapa Polski, która pokazywała ten obszar już według wiedzy XVI-wiecznej pełnej, na podstawie takich, można powiedzieć, pierwszych pomiarów, to jest połowa XVI wieku, opublikowana w 1570 roku, mapa Wacława Grodeckiego, która pokazuje obszar między Bałtykiem a Morzem Czarnym, dokładnie w zasięgu korony polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, tuż po Unii Lubelskiej. Nie było to takie oczywiste wówczas dla kartografów, żeby te dwa państwa traktować jeszcze jako jeden wspólny organizm polityczny, ale to się zmieniało w ciągu kilkudziesięciu lat. W XVII wieku pojawiły się bardzo doskonałe mapy Polski i Litwy, czego mamy przykłady na następnych slajdach. Kapitalna mapa Rzeczypospolitej w największym zasięgu Wielkiego Księstwa Litewskiego na wschodzie i korony na Ukrainie ze Smoleńskiem i ziemią czernichowską z całymi inflantami. Tu mamy mapę Homana z Norymbergi, bardzo kolorową, jedną z najładniejszych egzemplarzy z tamtego okresu, które są w naszych zbiorach. Następne dwie pokazują Rzeczpospolitą tuż przed rozbiorami i tuż po rozbiorach. Pierwsza z nich jest oryginalną mapą z XVIII wieku, również tego samego wydawnictwa Homana z Norymbergi, a właściwie jego spadkobierców, która pokazuje już w okresie, no, można powiedzieć, wczesnopomiarowym, może niedoskonałą, ale już bardziej zbliżoną do obecnego wyobrażenia o kształcie tych terenów, mapę Polski i Litwy przed pierwszym rozbiorem. Druga jest już, można powiedzieć, bardzo doskonałą mapą tematyczną, ponieważ pokazuje Rzeczpospolitą po rozbiorach w okresie, kiedy Polska już nie istniała i jest autorstwa wybitnego polskiego kartografa ze Lwowa, Eugeniusza Romera, który ją zrobił w czasie I wojny światowej, celem pokazania politykom, jaki zasięg powinna mieć Polska. Przy porównaniu obu tych map widzimy nie tylko doskonałość kartografii, która nastąpiła w ciągu stu kilkudziesięciu lat od końca XVIII do początku XX wieku, ale również widzimy temat, który chciał autor przekazać dla współczesnych, żeby osiągnąć cel w postaci politycznej odbudowy państwa polskiego, wydając taki atlas w trzech językach dla Polaków, a przede wszystkim dyplomatów zachodnich, żeby dać argumenty wszystkim polskim przyjaciołom dla odbudowy Polski po I wojnie światowej. Twórców tego atlasu widzimy na slajdzie następnym: Eugeniusz Romer i Franciszek Stefczyk, który był sponsorem całego przedsięwzięcia, którzy to w kilku ośrodkach we Wiedniu, w Krakowie, Lwowie i w Warszawie dokonali ogromnej pracy, zbierając
taki zespół ludzi, najwybitniejszych fachowców ówczesnego okresu, żeby takie dzieło wydać. I to dzieło powstało tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, zostało wykorzystane tak samo jak inne mapy z tamtego okresu, szczególnie językowe i narodowościowe, dla wytyczenia granic Polski na Kongresie Wersalskim, co pokazują trzy następne mapy kształtowania się granic Rzeczypospolitej po I wojnie światowej. Ostatnią ciekawostką wpływu kartografii na zjawiska polityczne i zasięg naszego państwa przy ostatnim wielkim zakręcie dziejowym jest slajd pokazujący zmiany polskich granic po II wojnie światowej, wyraźnie przesuwającego się państwa ze wschodu na zachód. I jest to również typowa mapa tematyczna wykonana współcześnie dla pokazania zjawisk występujących w przeszłości, które chcemy nie tylko opisowo, ale również graficznie przekazać na mapie. Wróćmy do kartografii powszechnej i map jako dokumentów rozwoju horyzontu geograficznego, świadectwa podróży morskich i lądowych. Ewolucja obrazu na mapach świata szła niejako w parze z odkrywaniem coraz to nowych lądów i wzbogacaniu wiedzy ówczesnych o otaczającym ich świecie. Odkrywanie nowego świata, zapoczątkowane odkryciem Ameryki przez Kolumba w 1492 roku, spowodowało, że mapy kreślone na przestrzeni kolejnych czterech wieków dostarczały coraz to nowych informacji o położeniu nowo poznanych ziem. Bo trzeba pamiętać, że miano Nowego Świata odnosi się także do Australii z Oceanią oraz do Antarktydy, która dopiero w XIX wieku zaczęła pojawiać się na mapach, a jej bardziej szczegółowy obraz to już wiek XX. Wracając jednak do Ameryki, nazwa ta użyta po raz pierwszy na mapie świata Martina Waldze-Müllera już w 1507 roku dla kontynentu właściwie nie przypominającego znanych nam dziś Ameryk, wbrew powszechnym przekonaniom nie od razu zaczęła pojawiać się samodzielnie w opracowaniach XVI i XVII wiecznych kartografów. Kształt kontynentu również ewoluował. Około wieku później w atlasach Abrahama Orteliusza linia brzegowa obu Ameryk jest już bardziej szczegółowa i zbliżona do rzeczywistej. Na mapie świata opisano ją jako America Sive Indianova, na mapie kontynentów America Sive Novi Orbis. Zatem Indie Nowe, Nowy Świat, a także Indie Zachodnie, te nazwy ówcześnie stosowane były najczęściej. W dwutomowym Atlas Novus amsterdamskiej oficyny Blauw z 1635 roku obraz ten jest jeszcze bardziej dokładny, zwłaszcza w przypadku Ameryki Środkowej i Południowej. Na mapie świata brak jeszcze linii brzegowej Australii, choć pierwsze holenderskie statki już eksplorowały tamte rejony w tym czasie. Warto zatrzymać się na chwilę przy mapach tej oficyny i zwrócić uwagę na elementy dekoracyjne na karcie. One same sobie też stanowią wdzięczny materiał do badań i kilka słów na ten temat będzie w dalszej części, niemniej nie sposób przejść obojętnie nie przyglądając się szerokiej bordziurze przedstawiającej u góry personifikację Księżyca, Słońca i znanych ówcześnie planet, po lewej czterech żywiołów, po prawej czterech pór roku, a u dołu siedmiu cudów świata. W tym samym czasie, również w Amsterdamie w 1633 roku, Henryk Hondius wydał atlas z mapami Gerarda Mercatora oraz swojego ojca Jodokusa Hondiusa, który zakupił płyty atlasu Mercatora i był kontynuatorem jego dzieła. Na rycinie widoczni są obaj, choć z oczywistych przyczyn nigdy nie pracowali razem. Na mapie świata Mercatora Hondiusa Półwysep Kalifornijski widnieje jako wyspa, zwraca także uwagę rozbudowana linia brzegowa Półwyspu Labrador i Zatoki Hudsona, opisanych oczywiście swoimi ówczesnymi nazwami. Znacznie mniej dokładne i zgodne z rzeczywistością wyglądają obie Ameryki na mapie im poświęconej. Tutaj charakterystyczna jest także Nowa Gwinea, przedstawiona w postaci całkiem dużego owalnego lądu na południe od równika. Około 1700 roku w atlasie Frederica de Witta wizerunek Ameryki Południowej i wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej przedstawia się jeszcze wierniej, chociaż Kalifornia to wciąż wyspa. Natomiast na mapie świata z tego atlasu widać już wyraźnie zarys wybrzeży Australii, opisanej jako Nowa Holandia. Ale nie dziwi tak dokładna znajomość zwłaszcza jej północnej części, znanej już w tym czasie z map, które sporządził Abel Tasman podczas swoich wypraw w latach 40. XVII wieku. Jeśli spojrzeć na treść poza mapą, tak zwane parerga, czyli uboczną twórczość, to również można tutaj zauważyć, że nawiązują wyraźnie do czterech pór roku. Są przy tym tak rozbudowane, że same w sobie mogą stanowić przedmiot badań dla historyka sztuki. Począwszy od połowy XVIII wieku, wraz z kolejnymi odkryciami i badaniami lądów oraz rozwojem instrumentów i technik pomiarowych, obraz świata przedstawiany na mapach stawał się coraz bardziej zbliżony do tego, jaki znamy dzisiaj. Rozpatrując jednak mapy jako świadectwa podróży, warto przywołać jeszcze przynajmniej jeden przykład, tym razem przede wszystkim podróży lądowych. W zbiorach biblioteki znajduje się jedyny na świecie egzemplarz mapy z 1562 roku, wydanej w Londynie autorstwa Anthony Jenkinsona,
angielskiego podróżnika i dyplomaty, który w latach 60. XVI wieku odbył 4 podróże w głąb dzisiejszej Rosji dzięki łaskawości cara Iwana Groźnego, który wydał mu glejt na swobodne poruszanie się po ówczesnym terytorium tzw. Moskowii. Mapa obejmuje obszar od Zatoki Fińskiej na zachodzie i Morza Białego na północy do Buchary i Taszkentu na południowym wschodzie. Widoczne jest Morze Kaspijskie, Azowskie i częściowo wybrzeże Morza Czarnego, ale poza treścią geograficzną mapa zawiera wielkie bogactwo treści fizjograficznej, etnograficznej i historyczno-militarnej w postaci licznych rysunków i kartuszy z tekstem, zawierających m.in. opisy miejscowych obyczajów. Mapa Jenkinsona jest równocześnie przykładem, jak elementy dodatkowe na mapie mogą przekazywać wiedzę o ówczesnym świecie. Czy to bezpośrednio w postaci opisowej, jak wspomniane teksty, czy w postaci dekoracji i treści pobocznych, także stanowią doskonałe źródło do interdyscyplinarnych badań. Kilka przykładów kart pochodzących z Civitates Orbis Terrarum, sześciotomowego dzieła Georga Brauna i Franza Hogenberga, to plany i widoki miast. Londyn, oprócz wizerunku miasta, zawiera 2 herby. Ówczesny herb Anglii po lewej i herb miasta po prawej, ponadto u dołu 4 postacie w strojach z epoki. Hiszpańska Grenada przedstawiona została jako panorama, aby lepiej ukazać charakter miasta i okolicy, szczytów gór betyckich. U dołu również postaci w lokalnych strojach. Na planie Wilna natomiast zwraca uwagę przede wszystkim rodzaj zabudowy, wyższej murowanej w centrum i niskiej drewnianej poza nim. Oprócz największych europejskich miast w dziele tym autorzy przedstawili także sporo miast mniejszych, w miarę możliwości także uzupełniając je o herby, postaci w lokalnych ubiorach i przy typowych czynnościach. Znajdziemy w nim także informacje dotyczące detali architektonicznych, jak na przykład duński zamek Kronborg nad Ciśnieniem Sund, czy obserwatorium Uranienborg na szwedzkiej wyspie Fen. W Ciśnienie Sund między Zelandią a Skanią, zniesione w latach 1576-1580 przez astronoma Tycho Brahe. Badacze architektury mogą także napotkać na mapach niespodzianki, zwłaszcza w przypadku planów i widoków miast w dużych skalach, na których jak najwierniej starano się oddać wygląd różnych budowli. Należy do nich niewątpliwie paryska Bastylia, zburzona w konsekwencji wydarzeń rewolucji francuskiej. Znana jedynie z rycin i zachowanych dokumentów, widnieje także na szczegółowym planie Paryża z 1739 roku, przedstawiającym miasto z niezwykłą dokładnością, która zachwyca nawet dzisiaj. Wplatanie różnych motywów wzbogacających kompozycję arkusza mapy było dość często stosowaną praktyką. Choć pełniło głównie funkcje estetyczne, sprawiało, że mapy nabierały dodatkowych walorów edukacyjnych i poznawczych. Na kartach map przewijały się zatem liczne postacie historyczne, władców i dowódców wojskowych, sceny batalistyczne, wizerunki oblężonych twierdz i fortyfikacji, motywy heraldyczne, sceny rodzajowe i symboliczne, a także sceny przedstawiające aspekty życia codziennego, budowle inżynieryjne i inne charakterystyczne obiekty lub wydarzenia. Plany miast uzupełniano panoramami eksponującymi najbardziej rozpoznawalne budowle miasta, a elementy lokalnej fauny i flory, zwłaszcza na mapach nowo odkrywanych lądów, pozwalały mieszkańcom Starego Świata nabrać lepszego wyobrażenia o nieznanych miejscach. W zdobieniach kartuszy i bogatej treści dodatkowej przy mapach niewątpliwie przodowała oficyna założona w Norymberdze w 1702 roku przez Johanna Baptistę Homana, a po jego śmierci w 1724 przejęta przez jego spadkobierców. Na mapach pochodzących z Atlasu Śląska odnaleźć można nie tylko herby śląskich miast, wplecionych w zdobienia kartuszy map generalnych, lecz także na mapach poszczególnych księstw elementy charakteryzujące lokalne zwyczaje, jak na przykład łowiectwo czy rolnictwo i gospodarkę. Dodatkowo czasem uzupełniano mapę główną mapami pobocznymi, jak w przypadku mapy Portugalii, na której zamieszczono wybrzeże Ameryki Południowej z portugalskimi koloniami oraz dodatkowe elementy symboliczne i objaśniające teksty. Parerga tego typu znakomicie podnosiły edukacyjne walory mapy i dostarczały wielu dodatkowych ciekawych informacji. Przykładem źródeł dokumentujących zaistniałe wydarzenia może być mapa Europy Johanna Gabriela Doppelmayra, wydana przez Petera Schenka, przedstawiająca trasę zaćmienia Słońca z 12 maja 1706 roku. Całość uzupełniono 2 mapami pobocznymi i tekstem objaśniającym, aby lepiej wytłumaczyć to zjawisko. Drugi przykład jest chyba jeszcze ciekawszy, gdyż jest pierwszym wizerunkiem nowego ujścia Wisły, powstałego w lutym 1840 roku, na skutek zatoru lodowego, powodzi i zalania nowej mierzei wewnętrznej w dzisiejszej miejscowości Górki. Nowe ujście udokumentowane na tej rękopiśmiennej mapie zostało nazwane Wisłą Śmiałą w pracy Na lodach, na wyspie, na groblach, 3 obrazki z nadbałtyku przez Wincentego Pola przebywającego tu w 1842 roku.
Oczywiście mapy jak najbardziej nadają się także do badań dynamiki zjawisk, zmian zachodzących w terenie. Do tego celu najlepiej sprawdzają się mapy w dużych skalach, czyli plany miast i mapy topograficzne. Na ich podstawie można dokonywać rekonstrukcji układu i rozwoju przestrzennego miast, badać uwarunkowania tego rozwoju, a także wyznaczać trendy i tendencje rozwoju terenów mieszkalnych i komunikacyjnych, zmiany w powierzchniach lasów i użytków rolnych, czy zmiany w hydrografii. Porównując ten sam obszar, skartowany w różnym czasie w tej samej skali, tak jak w prezentowanym przykładzie miasta Wałbrzycha na niemieckiej mapie topograficznej w skali 1 do 25 tysięcy z lat 1886, 1907, 1913 i 1939, można relatywnie łatwo wyznaczyć etapy rozwoju miasta i wnioskować o ich przyczynie. Kolejnym istotnym aspektem, pod kątem którego można wykorzystywać mapy do badań, jest ewolucja nazewnictwa i jej odbicie na mapach, czyli badania onomastyczne. Czasami rzut oka na dawną mapę wystarczy, aby wytłumaczyć genezę nazwy dzielnicy lub ulicy. Od nazw okolicznych miejscowości, jak Karlowic czy Huben, powstały nazwy Karłowice i Huby, a nazwę dzisiejszej ulicy Nowowiejskiej tłumaczy fakt, że znajduje się w miejscu dawnej miejscowości Polnische Neudorf, czyli Nowej Wsi. Innym podejściem jest wykorzystywanie nazewnictwa do określenia daty powstania dzieła, jak w przypadku mapy wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej Justusa Dankertza. Zamieszczona panorama miasta opisana jest już jako Nowy Jork, co oznacza, że mapa nie mogła powstać wcześniej niż w 1664 roku, gdyż wtedy tereny te przejęli Anglicy i nadaną przez Holendrów nazwę Nowy Amsterdam zmieniono na Nowy Jork na cześć Jakuba II Stuarta, księcia Yorku. Na mapie tej także warto zwrócić uwagę na dodatkową treść przedstawiającą lokalną faunę, zwłaszcza w jej zachodniej części. Bogatym materiałem do badań nazw geograficznych jest wspomniana już mapa Jenkinsona, a wraz z rozwojem kartografii pomiarowej i coraz bardziej dokładnych, opracowywanych w większych skalach map, pojawiło się też więcej nazw miejscowych, ich form i wariantów, których nie sposób tutaj zamieścić. O znaczeniu dawnych map dla nauki świadczą zabytki kartografii dawnej w zbiorach naszej biblioteki spośród tysięcy, posiadamy kilka, które są egzemplarzami wyjątkowymi dla zbiorów nie tylko naszych, polskich, europejskich, ale i w skali światowej. I tutaj mamy taki przykład mapy świata katolickiego, który zachował się w kilku egzemplarzach w ogóle w Europie, w Polsce w jednym egzemplarzu. Jest to map Mont Nouvelle Papistique, mapa hugenocka, antykatolicka, wydana jako ogromny plakat propagandowy, pokazująca świat rzymski ze wszystkimi grzechami Kościoła w XVI wieku. Ona sama w sobie kartografii ma niewiele, natomiast ma wiele ładunku informacyjnego o tym, jak hugenoci wyobrażali sobie wówczas świat rzymski. I oczywiście nie jest mapą świata, jak mówi tytuł, jest to mapa Rzymu, najwyraźniej w obrębie murów Hadriana, stolicy państwa papieskiego. I można o niej dużo opowiadać i dużo z niej wynieść treści niekartograficznych, ale najważniejszą informacją, którą w tej chwili chcę przekazać, jest to, że jako zabytek o ogromnej treści historycznej stanowi ona niewyczerpalne źródło wiedzy o ówczesnym świecie wojen religijnych i jest bardzo ładna, co jest zresztą cechą pozostałych map renesansowych okresu wczesnego druku, ponieważ i autorzy, i grawerzy, i drukarze bardzo się przykładali do wydrukowania tych blatów, często wielu blatów do jednej mapy, a potem oddawali to w ręce mniej lub bardziej zdolnych kolorystów, którzy te mapy, jak tu widzimy, pięknie potrafili ubarwić, czego przykładem mogą być nie tylko zbliżenia na tą map Mont, ale również przykłady kolejnych tutaj pokazanych przeze mnie na slajdach, na przykład wielkiego panoramicznego planu Pragi z 1562 roku, który przedstawia plan jako widok, rzut skośny miasta Pragi ze wszystkimi jej 7 jednostkami osadniczymi, oczywiście ze Starym Miastem, Małą Straną i Hradczanami. To wszystko dokładnie widać, a że jest pięknie pokolorowana, to możemy zauważyć, że poszczególne budynki, a jest ich tu odwzorowanych ponad 2000, możemy je zidentyfikować prawie że do obecnego stanu, jeśli się tylko zachowały. W każdym razie szczegółowość i dokładność tej mapy jest do dzisiaj zadziwiająca i możemy się tylko pochwalić, że jest to jedyny oryginalny egzemplarz na świecie kolorowy. Drugi znajduje się w Sztokholmie. W Pradze niestety nie znalazł się żaden, mimo że był on swego rodzaju prezentem dla nowokoronowanego króla Czech, Maksymiliana Habsburga. Ale ze względu na to, że znajduje się we Wrocławiu, sami Czesi w literaturze nazywają go Wratislawski Prospekt. Ciekawa rzecz, że
niemalże dokładnie z tego samego roku i na okazję koronacji tegoż samego Habsburga mamy jeden z bardzo niewielu zachowanych widoków Bratysławy. Tak byśmy dzisiaj nakreślili to miasto, to był wtedy Preszburg, stolica Węgier, do którego zamku na koronację zmierza orszak właśnie Maksymiliana Habsburga i widzimy tutaj wyraźnie cały ten orszak kilkudziesięciu wozów, paru tysięcy ludzi, którzy krętymi drogami pod górę wjedzie do zamku Preszburg. Co ciekawe, zachowanie tej mapy było praktycznie możliwe tylko dlatego, że pochodzi ona ze zamkniętego zbioru 1000 map kolekcji Machnickich. W 7 tomach mamy taką specjalną kolekcję, gdzie mapy luźne zostały oprawione już w XVIII wieku i ta jedna z XVI wieku była jedną z najstarszych z tych kolekcji i stanowi ciekawe źródło kartograficzne do historii okresu. Nie sposób pominąć w tym kontekście najstarszej mapy Śląska, o rok tylko starszej od wspomnianych tutaj widoku Pragi czy Bratysławy. To jest mapa Marcina Helwiga z Nysy, która pokazuje Śląsk po raz pierwszy na podstawie pomiarów dość prymitywnych samego autora, mieszkańca Śląska, który jeździł i próbował mierzyć odległości między miejscowościami, które bardzo dobrze znał, a że przez lata pracował we Wrocławiu i był nauczycielem i rektorem słynnego gimnazjum Marii Magdaleny, to tą mapę stworzył dla swoich uczniów, żeby każdy Ślązak wiedział, skąd pochodzi, gdzie mieszka i jak trafić do jego stolicy. Wrocław jest w centralnym miejscu tej mapy, ale co jest ciekawe, mapa ma orientację południową, czyli na górze jest południe z pięknym lwem korony czeskiej, a orzeł polski jest na dole mapy, tam gdzie jest Pars Polonie i Piotrków wyraźny, czyli Sudety są na górze, a na górze też są źródła Odry, zgodnie z zasadą, że jeżeli Górna i Górny Śląsk mają takie nazwy, to są na górze. Wtedy jeszcze nie było do końca zdefiniowane, że każda mapa musi mieć orientację północną, tak jak to się dzisiaj dzieje. Rok później, na zlecenie Rady Miejskiej, ojciec i syn, Bartel Weiner, no i Bartłomiej Weiner, jego syn, dokonali pierwszego pomiaru dokładnego Wrocławia i stworzyli plan tego miasta, który wprawdzie w oryginale się do dzisiaj nie zachował, ale jest kilka faksymile z XIX wieku. Jeden tutaj prezentujemy. Jeden z najładniejszych, kolorowych planów Wrocławia, bardzo dokładnych i w ogóle pierwszego planu Wrocławia i takiego, który ma już nazwy ulic. Możemy zidentyfikować wszystkie kwartały Starego Miasta w rozlewisku Odry i bardzo pochwalić autorów za doskonałe dzieło, o którym sporo wiemy dlatego, że mimo niezachowania dwóch oryginalnych egzemplarzy, z których jeden był przeznaczony też na prezent dla nowo koronowanego króla Czech, to tak się wszystkim podobał, że w XIX wieku dokonano kilku reprintów, które zachowały się do dzisiaj. Z tego samego okresu, ale już wersję drukowaną planu miasta Wrocławia w bardzo renomowanej serii wydawnictw Atlasu Miast Świata Brauna i Hogenberga, wydawanych na przełomie XVI i XVII wieku w Kolonii, posiadamy jeden z najładniejszych zresztą w całej serii planów miast. To jest właśnie Wrocław z takiego rzutu skośnego, często spotykany na różnych reprodukcjach i też łatwo porównywalny do dzisiejszego kształtu Starego Miasta, co każdy może stwierdzić patrząc na ten plan. Z tamtego okresu pochodzi już sporo innych planów miast i twierdz. Tu jest taki przykład Brzegu, o tyle ciekawy, że pochodzi z początku wieku XVII, dokładnie z początku wojny 30-letniej. No i pokazuje też zjawisko, które już fizycznie nie istnieje. Jest doskonałym źródłem materialnym, historycznym, dokładnie kartograficznym dla tamtego okresu. Ostatnim tematem, który chciałem poruszyć, to jest wykorzystanie map dawnych do produkcji współczesnych map tematycznych na przykładzie Śląska. I tutaj mamy przykład mapy generalnej Śląska Tobiasza Majera z połowy XVIII wieku, opublikowanego osobno, ale przede wszystkim w Atlasie, w pierwszym Atlasie Śląska, wydanego w Norymberdze w 1752 roku. I tego, że mapy poszczególnych księstw w tym Atlasie są do dzisiaj wykorzystywane jako niewyczerpalna kopalnia wiedzy o ówczesnym Śląsku. Pamiętamy, że Śląsk należał wówczas do państwa habsburskiego i był językowo i kulturowo mieszany polsko-niemiecko-czeski. I tu mamy dalej takie przykłady wykorzystania ówczesnych informacji na temat zamieszkujących je osób i wydanych jako mapę językową przed I wojną światową. To jest o tyle ważne, że wtedy nie była to bardzo polityczna mapa, tylko taki heimat atlas dotyczący Śląska, gdzie bardzo, jak widzimy na tej mapie, obiektywnie pokazany jest zasięg języka polskiego i czeskiego na Śląsku, wobec oczywiście języka niemieckiego. A dalej mamy z wykorzystaniem dawniejszych źródeł, takich właśnie jak ta mapa, o której mówię, mapę współczesną. Ona
już też ma kilkadziesiąt lat, ale jest matematyczna, wykonana w latach 70. i pokazująca Śląsk w rekonstrukcji tego krajobrazu kulturowego, dokładnie w temacie języki, gdzie różowym kolorem mamy zasięg języka polskiego, a niemieckim niebieskim. Jeżeli sobie porównamy to z mapą źródłową, tą sprzed I wojny światowej, to widzimy dużą zbieżność. Mimo że jedna jest mapą historyczną, tematyczną, a druga mapą tematyczną, źródłową z epoki, w której została stworzona. Mówię o tym dlatego, żeby porównać, że mapa służy nie tylko do pokazywania miejsca na Ziemi i sposobu dotarcia do danego miejsca, ale również pokazuje inne zjawiska, które są społecznie, gospodarczo i kulturowo interesujące dla wszystkich. Obok tej mapy językowej mamy też Górny Śląsk z krajobrazem naturalnym. Takim, który wówczas dla epoki, dla której ta mapa powstała, to jest końcu XVIII wieku, pokazuje zasięg lasu. Jest o to tyle ważne, że naturalnym środowiskiem dla naszego obszaru geograficznego jest właśnie obszar lesisty, a nie pola, łąki czy obszary pozbawione drzew. Dlatego, jeżeli spojrzymy na jeszcze bardziej dokładną, bardziej szczegółową rekonstrukcję krajobrazu naturalnego Śląska z końca XVIII wieku na mapie następnej, to widzimy wyraźnie takie ciągi zalesienia ciągnące się aż od zachodu, od Łużyc, aż po Górny Śląsk, rozszerzające się na ten Górny Śląsk, ponieważ to były obszary naturalnie jeszcze zalesione bez osadnictwa na tym obszarze przed wykarczowaniem ich, przed powstaniem wielkiego przemysłu. Z tym, że wyraźnie pokazuje to, że te lasy istniały w okresie jakby bardziej uchwytnym dla nas i zrekonstruowane zostały na podstawie źródeł XVIII-wiecznych, właśnie na podstawie tych map, na przykład Wilanda Schubarta, o których mówiłem w tym atlasie Silesie. Natomiast ostatni przykład, jaki w ogóle chcę pokazać w tej prezentacji, jak mapa może służyć nauce i naukowo można pozyskać informacje na niej przedstawione bez źródeł kartograficznych, tylko na podstawie zupełnie wszystkich innych źródeł i zrekonstruować krajobraz naturalny nie sprzed 200 czy 300, gdzie mamy źródła kartograficzne, ale sprzed 1000 lat, gdzie nie było żadnych źródeł kartograficznych i pokazać to w miarę wiarygodnie, na tyle, że wprawdzie materialne źródło do dyskusji współczesnej nauki jest zrekonstruowane na podstawie rozmaitych innych badań z różnych dziedzin, które pokazują rekonstrukcję krajobrazu naturalnego Europy Środkowej sprzed 1000 lat. I tu też jest Śląsk, tu jest znaczna część Polski, oczywiście są całe Niemcy, dlatego że jest to mapa niemiecka, zrekonstruowana przez profesora Otto Schlütera z Tübingi, przez zespół, który pracował nad tym 40 lat. Naprawdę zespół interdyscyplinarny na podstawie badań gleby, polenowych, klimatycznych, wodnych, zasobów tego obszaru, gdzie 1000 lat temu, przed masowym osadnictwem Europy Środkowej, jak wyglądał ten obszar. I tu widzimy wyraźnie, że prawie 90% tego obszaru, a szczególnie Niemiec Środkowych i Polski Zachodniej, czy w ogóle całej Polski, jest pokryty lasem albo nawet pralasem, i bagnami, czyli obszarem, gdzie w naturalny sposób nie mogło rozwijać się osadnictwo. I tylko te najjaśniejsze obszary, jakieś lesowe lub pozbawione pralasu, stanowią potencjalne miejsce do zakładania wsi i późniejszych miast. Jak przyjrzymy się tej mapie, to zobaczymy wyraźnie, że są to w przypadku Polski właśnie najbardziej zurbanizowane i później historycznie ważne miejsca, jak fragment Dolnego Śląska z Wrocławiem i Małopolski z Krakowem, co jest chyba najlepszym przykładem tego, jak mapa może służyć również prezentacji wyników badań innych niż tylko badania geografów i praca kartografów.